Witam serdecznie w Nieniedzieli, czyli dodatkowej spiskowej teorii, jaką dostajecie całkowicie ekstra, poza wszelkimi naszymi wzajemnymi rozliczeniami. Będzie to też coś zupełnie nowego na kanale wideoprezentacje, a także swoisty deal, swoisty challenge, jaki chciałbym rzucić wszelkiej maści mistykom, wizjonerom, wróżom, wróżkom, jasnowidzom, ale także psychologom oraz wam, moi widzowie. Do zaoferowania mam nie tylko dobrą zabawę, ale także możliwość autopromocji i za reklamowanie za darmo swojego biznesu. Najpierw jednak opowieść. Opowieść z mojego życia, która mam nadzieję będzie dla was ciekawa i którą proszę traktujcie jako swoistą zajawkę tego, co dostaniecie, gdy uda się za mojego życia, mam nadzieję, osiągnąć 500 000 subskrypcji na kanale wideoprezentacje. W tej chwili mamy prawie 470 tysięcy i całkiem dobry przyrost, więc jeżeli Bóg pozwoli, a wirus nie przeszkodzi, to na pewno w tym roku powinniśmy te 500 000 subskrypcji osiągnąć i wtedy macie obiecany cały vlog, całe spiskowe teorie z paranormalnymi zjawiskami z mojego życia. Jest ich dość sporo. A tą traktujcie proszę jako swoistą zajawkę. A na końcu będzie challenge. Będzie wyzwanie, będzie propozycja. Jak powiedziałem na początku. Ale przypomnę też, że łapki w górę, komentarze oraz udostępnienia są cholernie ważne. Dzięki nim vlog może dotrzeć do większej liczby osób. Podobnie jak wyłączenie adblocka, bo wtedy mają szansę włączyć się reklamy, które oczywiście nikt nie lubi, ale to dzięki nim mam pieniądze na swoje działanie, a jak mam pieniądze z YouTube'a, to nie muszę pracować gdzie indziej, więc mogę tworzyć więcej filmów. Więc jeśli wyłączyłeś dla mnie adblocka, to bardzo serdecznie tobie dziękuję i przypominam łapkę w górę, w komentarzach i udostępnienia. Od dłuższego czasu, liczonego w latach, i to wielu latach, być może nawet od kilkunastu lat, mam cyklicznie bardzo podobny sen. Sen ten w formie mocno się różni, ale w treści jest taki sam. W dodatku jest niejednoznaczny i nie pasuje do kanonów żadnego z typów snów z pogranicza zjawisk paranormalnych, czy też w ogóle ze zjawisk paranormalnych, ale wykazuje cechy wielu z nich. W śnie tym na początku wszystko jest bardzo fajnie. Jest to bardzo przyjemny, bardzo miły sen. Jestem młodym człowiekiem. Chodzę do szkoły. Zwykle do szkoły średniej, ale bywało, że do podstawówki. Sielskie lata. Zupełnie jak sielskie, cudowne. Niby nic, jakby zwykła rutyna młodego człowieka. Jeżeli sen jest w podstawówce, chodzę do szkoły, piszę klasówki, odpowiadam, bawię się z kumplami. Naprawdę fajne życie dzieciaka. Jeżeli sen jest w ogólniaku, nadal jest to sielskie życie, tylko że już młodego człowieka, więc dochodzą kwestie męsko-damskie, dochodzą kwestie wyjazdów, dochodzą kwestie życia młodych ludzi.
Naprawdę świetny sen. Bardzo, bardzo przyjemny, wydaje się relaksujący. Wydaje się naprawdę super. Wszyscy w tym śnie są dla mnie mili. Mam kumpli, mam koleżanki. Nauczycielki wydają się i nauczyciele wydają się tacy fajnie przyjaźni, super. Zupełnie tak, jakby coś chciało, żebym śnił, śnił, śnił i się nie obudził. W pewnym momencie orientuję się, że coś z tym snem jest nie tak. Nigdy nie ukrywałem, to jest jeszcze w serii Analogowy Vlog, tej starej, starej, starej serii, takiej bardzo mocno evergreenowej, na takie tematy społeczne, ekonomiczne, takie wiecznie zielone, czyli wiecznie aktualne, że wiem, że świadome sny to prawda, ponieważ doświadczam świadomych snów. Wiele razy zaczęło się w szkole podstawowej, i to we wczesnej szkole podstawowej, u mnie spontanicznie, nigdy tego nie trenowałem, ba, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak świadomy sen. Po prostu zaczęło mi się przydarzać. A orientowałem się zawsze, że śnię świadomie, bo coś się nie zgadzało. Na przykład we śnie miałem pisać klasówkę z niemieckiego, którego straszliwie nie cierpiałem, i nagle zorientowałem się we śnie, że jak to klasówka z niemieckiego? Przecież są wakacje. I nagle orientowałem się, że śnię. Podobnie na tej zasadzie, tylko bardzo, bardzo powoli, tak niejako uporczywie orientowałem się, że coś w tym śnie jest nie tak, że ten świat, świat snu jest nieprawdziwy. No bo jak śnisz, to wydaje ci się, że ten świat snu jest prawdziwy, prawda? Nie pamiętasz świata zewnętrznego, nie wiesz, że śpisz, taka jest idea snu. Czy praktyka snu. Mnie zaś powoli, bardzo, bardzo powoli przychodziły takie przebłyski jakby ze świata, czy przychodzą przebłyski ze świata realnego, z mojego realnego życia. Na zasadzie niemożliwości, na zasadzie krytycyzmu orientuję się bardzo, bardzo powoli, że coś jest nie tak. Słowo bardzo, bardzo powoli jest tutaj kluczowym, bo o ile zawsze, gdy mam zwykły, normalny, świadomy sen, to takie zorientowanie się, że to jest sen, jest nagłe. Po prostu pstryk! Śnie, 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 myślę, że jestem w śnie, nagle pstryk! Wiem, że śnię. I mogę kierować swoim własnym snem. Natomiast tutaj to jest takie bardzo toporne, bardzo, bardzo powolne, zupełnie jakby ten sen nie chciał, żebym ja się zorientował, że to jest tylko sen. Zwykle zaczyna się wszystko od tego, że zaczynam czuć taki dyskomfort, że ten świat jest nieprawdziwy, nierealny, że ja nie powinienem chodzić do szkoły. Przypominam sobie, że już szkołę skończyłem. Przypominam sobie, że pisałem maturę. Przypominam sobie, że skończyłem studia, że mam dyplomy. Ba, w niektórych nawet przypominam sobie, że mam rodzinę. I w tym momencie zaczyna się taka dziwna walka z tym snem. Coś kompletnie niespotykanego przy normalnym, świadomym śnie. Zupełnie tak, jakby ten sen chciał mnie przekonać, że wszystko jest okej. Woźniak, śpij dalej. Woźniak, nie budź się. Woźniak, nie próbuj kierować tymże snem. To jest wszystko normalne. Nagle pojawiają się w tym śnie jakieś postacie, bardzo miłe, bardzo sympatyczne, przyjazne, dające mi dobre rady. Że tak, Woźniak, ty skończyłeś już szkołę, ale kończysz ją jeszcze raz, żeby poprawić oceny. Tak, Woźniak, ty co prawda
Masz już dyplomy wyższych uczelni, to nawet kilka, ale wtedy to ty robiłeś matwizę, a teraz to ty, Woźniak, robisz biolchema, żeby potem pójść na medycynę i być lekarzem. Bardzo sympatyczne i bardzo miłe postacie. Wszystko się zmienia, jeśli chodzi o te miłe postacie, gdy ja się buntuję, gdy mówię, że nie, kurde, pieprze, ja już mam maturę, nie będę drugi raz przechodził przez szkołę średnią, no to jest bez sensu. Ja jestem stary facet, nie będę robił specjalności biologiczno-chemicznej, żeby pójść na studia medyczne. No co, zostanę lekarzem po 50? To sensu nie ma. Poza tym, że już nawet na prawie, jak byłem w prosektorium, to żygałem, ja się nie nadaję na lekarza. Nie mogę się babrać we flakach, jestem po prostu na to za miękki. W tym momencie przestaje być już tak różowo, przestaje być już tak miło. W śnie, który pamiętam, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sny są zwykle ulotne. Sny zwykle mają coś takiego, że pamiętamy je dobrze zaraz po przebudzeniu i z każdą chwilą od przebudzenia zaczynamy je coraz bardziej zapominać. A te sny pamiętam dość dobrze, ze szczegółami. Pamiętam kolory, pamiętam zapachy, pamiętam twarze, pamiętam miejsca, pamiętam okoliczności. Co samo w sobie jest dziwne. Gdy próbuję przezwyciężyć to, gdy próbuję odrzucić te dobre rady tych postaci, które pojawiają się w tym śnie, przestaje być miło. Nagle szlak trafia sielski klimat szkoły i w tym momencie jest już całkowita różnorodność. Albo pojawiają się jakieś domy na odludziu, jakieś kwestie związane z czarną magią, demonami, albo pojawiają się okopy pierwszej światowej, albo pojawia się obóz niemiecki, w którym to ja łażę w pasiaku i mam numer, albo pojawiają się jakieś kwestie ucieczki przez las, jakieś takie niefajne rzeczy się pojawiają. I pojawiają się bardzo wrogie postacie. Pojawiają się postacie, które wprost żądają ode mnie, żebym spał dalej. Żebym przestał się głupio opierać, żebym przestał głupio mędrkować. Żebym przestał. Tak będzie lepiej. Ale, to jest bardzo ciekawe, pojawiają się również postacie, które zwalczają te wcześniej przeze mnie opisane. Które dają mi wskazówki, jak się wybudzić. Które niszczą tamte postacie. Które mówią, tak, musisz się obudzić, ten świat jest nieprawdziwy. I wiecie, i w tym momencie zaczyna się robić tak bardzo, bardzo dziwnie. Wiecie, w życiu miałem naprawdę bardzo wiele koszmarów. Wiem, jak to jest obudzić się z tak zwanego ciężkiego snu, gdy jesteś niewyspany, gdy boisz się jeszcze raz zasnąć albo zasypiasz przy zapalonym świetle, bo się zwyczajnie cykasz. To nie jest ten typ tego snu. To jest, zaczynają się dziać rzeczy bardzo niefajne, jakie na przykład sytuacja, gdzie jestem w domu, z ludźmi, których znam, nagle znajduję jakieś urządzenie wyglądające na magiczne, ale w takim złym tego słowa znaczeniu magiczne. Udaje mi się dowiedzieć, jak ono działa i zaczynam widzieć byty z niecnego świata, w tym rozpoznawać, które z osób dookoła mnie są ludźmi, a które bynajmniej ludźmi nie są. Także takie naprawdę mroczne to jest i bardzo, bardzo ciężkie, ale nie idące w psychikę, nie budujące
takiego przerażenia. Ja śnię takie rzeczy zupełnie na luzie, zupełnie nie obciążają one. To jest ciężkie do wytłumaczenia. Co jest jeszcze cięższe, bo naprawdę olałbym te sny. Wiem mniej więcej, co oznacza powrót do szkoły w tej, nazwijmy to, z pogranicza psychologii, z pogranicza ezoteryki i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jeszcze bym te sny olał, chociaż są bardzo, bardzo dziwne. W ogóle sen miły zamieniający się w koszmar, to jest dziwne. Takie niemożliwość przejścia do świadomego snu w momencie, w którym się orientuje, że ten świat jest nierealny, że to jest tylko sen, też jest bardzo dziwne jak dla mnie. Ale co jest najdziwniejsze, to to, że już w momencie, w którym ten sen robi się bardzo dziwny, w momencie, w którym za tymi postaciami, które nazywam złowrogie, pojawiają się postacie przyjazne, które ewidentnie walczą z tymi postaciami złowrogimi, zaczynają się dziać elementy pewne, pełne różnego rodzaju symbolizmu, powiedziałbym nawet mistyki, ale takie, które bardzo mocno dają się interpretować na życie codzienne. Takie jakby dające wskazówki, co robić lub czego nie robić, żeby nie mieć problemów. Zupełnie tak jak jest coś takiego, nazwijmy to w parapsychologii, jak sen proroczy, który ma pewne określone cechy, to tutaj pojawia się jakby ostatni element takiego proroczego snu, taki przekaz. Przekaz, który parę razy udało mi się zweryfikować i był trafny. Na przykład był taki moment, w którym to było w bardzo specyficznej moim czasie życiowym, kupowałem wtedy pierwsze mieszkanie. W moim życiu kupowałem je tuż przed górką, to znaczy nie tuż przed górką, tuż przed wspinaniem do górki budowlanej, tą pod koniec zeszłej dekady, czyli tam 2008-2007, już nie pamiętam, kiedy to dokładnie było. To był taki bardzo specyficzny czas, gdzie deweloperzy całkowicie rządzili rynkiem, gdzie ceny zaczynały rosnąć z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień. I był taki bardzo dziwny rynek, gdzie to trzeba było się decydować dosłownie w ciągu dnia, dwóch, czy kupujesz dane mieszkanie, bo później będzie drożej. A deweloperzy mieli kompletnie bo i tak wiedzieli, że sprzedadzą. Nie stanowiło to dla nich żadnego problemu. A jednocześnie ci deweloperzy wtedy bardzo często oszukiwali. To znaczy, w znaczeniu prawnym nie oszukiwali, to jest najgorsze, ale doprowadzali do sytuacji, w której ludzie, w tym wypadku ja byłbym bardzo młodym człowiekiem, wtedy byłem młodym człowiekiem, mieli zniszczone życia, ponieważ brali od tych ludzi pieniądze na mieszkanie i nigdy tym mieszkania im nie dawali. Czyli młody człowiek nie miał pieniędzy, za to miał kredyt na całe życie na mieszkanie i nie miał gdzie mieszkać. A więc tym bardziej już sobie nie wynają mieszkania, no bo na wynajem i na raty kredytu prawie nikogo nie stać, a tym bardziej nie wziął drugiego kredytu na drugie mieszkanie, no bo spłacanie rat za dwóch to już nikogo nie stać. To było właśnie taki okres. I wtedy bardzo mocno rozważałem zakup fantastycznego mieszkania w bardzo fajnym bloku. Bardzo fajnym. Chciałem to zrobić. Mieszkanie było dość tanie jak na tamte czasy, jak na dzisiejsze czasy, to za darmo. Bo podkreślam, to było, to wtedy się zaczynała się ta pierwsza górka. Czy zaczynał się ten pierwszy wzrost cen. O, to jest dobre. Zaczynał się pierwszy wzrost cen, który później doprowadził do pierwszej górki. Fajne, w fajnym miejscu, w Warszawie oczywiście, ładne, dobrze usytuowane, niedrogie, znaczy jak na mieszkanie, dla mnie wtedy to była masakryczna ilość pieniędzy. Chciałem to kupić. I w tym śnie
jak powiedzmy, że postać przyjazna przepędziła te postacie złowrogie, tak to nazwijmy, pojawił się taki element, że ja idę podpisywać umowę z tym deweloperem i idę, płacę mu pieniądze. I jak tylko podpisuję z nim ten kontrakt, to się zaczyna śmiać. Zaczyna mu się zmieniać tembr głosu. Włosy robią mu się takie dziwne, takie jakby pobrudzone zaschniętą juchą. Zmienia mu się bardzo złowrogo cień. W ogóle sytuacja z nim, z takiej bardzo przyjaznej, bardzo sympatycznej, zmienia się w taką, jakbym nagle znalazł się w jakiejś pułapce. On bierze ode mnie pieniądze. I jak tylko bierze ode mnie pieniądze, to cała skarpa, na którym we śnie, podkreślam, we śnie, a nie w rzeczywistości stał ten blok, cała skarpa się zarywa. Cały blok, a więc również moje mieszkanie, wali się do tej skarpy. On się ze mnie śmieje. Zniszczyłem ci życie. I się tak naśmiewa, 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 a ja czuję, że jego to jara, że on jest po prostu przesiąknięty złem. I wtedy się budzę. I nie ukrywam, że tego samego dnia, gdy się obudziłem, nie? Powinien był pójść podpisać umowę. Przepraszam, to nie wirus. Ja odkasłuję flegmę, która wisi mi na płucach. Płukałem z zatoki. Efekt uboczny, ale się trochę lepiej czuję dzięki temu. No, miałem tego samego dnia, gdy się obudziłem, pójść do tego dewelopera i podpisać z nim umowę przedwstępną. Nie poszedłem. Nie poszedłem. Bałem się, autentycznie się bałem. Nie mogłem się przemóc, żeby tam pójść. Czułem jakiś taki paniczny strach. Potem się bardzo szybko okazało, że dobrze zrobiłem. Bo to był jeden z tych deweloperów, którzy oszukali ludzi. Znaczy formalnie nie oszukali, bo polskie prawo jest cholernie ułomne. Ale doszło do takiej sytuacji, że zabrał ludziom pieniądze. I ci ludzie zostali z kwitkiem. Potem robili protesty. Gówno to dało. Nie dość, że stracili oszczędności życia, często oszczędności rodziny, to jeszcze zostali zadłużeni na całe życie. Zdarzało mi się też w drugą stronę. Zdarzało mi się, że taki sen mnie ostrzegał przed takim małym kurduplem, który siedział, golił sobie głowę i jednocześnie brzytwą, którą golił sobie głowę, co jakiś czas dla zabawy podrzynał komuś gardło. Potem poznałem człowieka, który był do niego bardzo podobny z twarzy. Uznałem, że nie dam się snom prowadzić za rękę. Bardzo potem pożałowałem znajomości z tym człowiekiem. I właśnie to jest w tym wszystkim najdziwniejsze, że w tych snach zdarzają mi się właśnie takie elementy, jakby ktoś lub coś, może moja własna podświadomość, a może coś innego, przekazywała mi jakąś informację. Co robić, a czego nie robić. I to jest bardzo, bardzo dziwne. I tu, moi kochani, pojawia się challenge. Pojawia się wyzwanie, pojawia się propozycja. Chciałbym, żebyście spróbowali zinterpretować to, co jest moim udziałem. Zarówno od strony mistycznej, parapsychologicznej, wizjonerskiej, jak i od strony psychologicznej, lub też normalnej, zwykłej, zdroworozsądkowej.
To jest moja propozycja. Chciałbym, żebyście nagrali filmiki ze swoimi przemyśleniami, o co tutaj chodzi. Na samym początku zaznaczając, jakie to jest podejście, czy jesteście jakimś wróżem, tarocistą, mistykiem, parapsychologiem, jasnowidzem, pozdrawiam Cię Krzysztofie, a może właśnie psychologiem. I co Wy na ten temat myślicie? Następnie chciałbym, żebyście te filmy wysłali mnie. Wrzućcie po prostu te pliki na tak zwany WeTransfer, WeTransfer.com, tam można wrzucać pliki do 2 GB, a następnie linki do ich ściągnięcia wysłali mi, właśnie w zasadzie wysłali mojemu menadżerowi na adres firma@goldenbox.pl. Ten adres jest pod każdym moim vlogiem w opisie, więc również w tym filmie będzie. I napiszcie tam parę słów właśnie. Dajcie temat, że to powiedzmy mroczne sny woźniaka, taki temat. Napiszcie parę słów o sobie, kim jesteście. I że oczywiście i załączcie link do tego i taką klauzulkę, że zgadzacie się, żebym ja ten film wykorzystał. Bo co ja bym chciał zrobić? A, i najważniejsze. Właśnie wszelkie możliwości, jak was zareklamować. Jeśli jesteście wróżką, to napiszcie, gdzie przyjmujecie, jaki jest was adres. Adres www, fanpage, numer telefonu, wszystko, co tylko chcecie. Darmowa reklama was czeka. Bo ja będę chciał zrobić z tych waszych filmików taki jeden filmik, gdzie albo po prostu puszczę te wasze filmiki, albo zobaczymy, jak się da, zobaczymy też, ile ich przyjdzie, jakie będą jakości, albo jak oglądam te wasze filmiki. Okej? Sądzę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe dla was, dla moich widzów, których też zachęcam do kręcenia takiej interpretacji. Może być ciekawe dla was. Jak jej albo je puszczam, albo puszczam i komentuję, oglądam je razem z wami. Może na live byśmy sobie to zrobili. No i oczywiście wszystkie osoby, które tam występują, ja sądzę, że to będzie miało dużą liczbę wyświetleń, no to autopromocja świetna, ale także reklama wszystkiego, co was dotyczy. Jesteś psychologiem, masz prywatny gabinet, mów mi, gdzie się mieści, jaki fanpage, jaka strona www, numer telefonu, kiedy przyjmujesz pacjentów, a reklamuj się ile chcesz. Nie musisz tego mówić na filmiku. Ja to mogę nanieść w formie planszy. Mogę to wrzucić do opisu. Po prostu napisz to w mailu. Mój menago to ładnie obrobi. Sądzę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe dla wszystkich. Zwłaszcza dla mnie, jak się dowiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale też wy sądzę, że będziecie mogli dać upust swoim zdolnościom, swoim przemyśleniom. Pamiętajcie, no żeby też zwykłym widzem, nie mającym żadnych, że się tak wyrażę, konotacji zawodowych, czy to mistycznych, czy medycznych, czy tam uniwersyteckich, bo psychologia to chyba nie jest medycyna. Może masz kanał na YouTube, może chcesz to wejść. Tylko to jest bardzo ważne, bo YouTube ma takie parametry, że ten filmik nie może się znaleźć u Ciebie na kanale. Nie może. Jeśli go wrzucisz do siebie na kanał, całkowicie cię to dyskwalifikuje. Nie dlatego, że ja mam problem z tym, żebyś to wrzucił, tylko dlatego, że algorytm YouTube'a to wychwyci. I albo mojemu filmowi zarzuci plagiat ciebie, albo co gorsza, twojemu filmowi zarzuci plagiat mnie i któryś z nas dostanie strajka. A byłoby kompletnie niemożliwe i nieetyczne, gdybyś ty za swoją pracę dostał jeszcze upomnienie od YouTube'a, ale tak samo ja też nie chcę dostać upomnienia, także musisz wyrazić zgodę, żebym ja użył ten film i wyłącznie ja go użył, nie możesz go wrzucić na YouTube'a. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Proszę łapki w górę, komentarze oraz udostępnienia. Trzymajcie się, do zobaczenia.